Teraz do siebie zaproszę Kata i Olsena. Panowie, raz, raz, do czasu cieka. Raz, 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 Kat. Kat zawsze musi bucha przypierdolić w tym lejcie, nie? Musi, musi, musi. Piąteczka i panowie lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. Trzy, cztery, trzy, cztery, trzy, cztery. Zacznie Olsen, Olsen mikrofon na stół, wyszedł do na tym. 48, tak? 48. Było. 45. 45. Twój temat to egzamin na prawo jazdy. Okej, ja. Ja, jestem my. Ja, ja, ja. Dokładnie tak, weź tu ziomek obszaj. Ty nie zdobyś tym nie egzaminu na freestyle'owca. Dokładnie tak, weź tu sprawdźmy. Dokładnie tak, potem tym ma tylko pisanki i to jest tak. Dokładnie długu nie zdobyć na łuku się ma ziomek. Napisz mi może na Facebooku, że ze mną przegrałeś. Dokładnie tak, szanse były wyrównane i to jest tak. Dokładnie sprawdzaj tu egzamin, to tak. Nie upisz więcej, to mega min. Dokładnie tak, weź sobie lepiej tutaj więcej większą win. Dokładnie tak, okej, okay. Yo. Dokładnie tak, tu dziś i tutaj wchodzę, ziomek jak nickname. Dokładnie tak, ziomek nickname. Ja jeszcze jak pokaż daję all-in. Dokładnie tak, to sprawdzę jak all-in. Bo trzy stawiam tutaj na jedną kartę i to jest tak. Weź to sprawdza. Dawaj ziomek, patrzę. Dobrze, to moje tematy. Tematy dla Kata to śniadanie do łóżka. Chyba jesteś kurwa moim ziomek fanem. Tak pierdolisz, myślę kurwa, co jest grane, widzę. Ale teraz padam i jadę na węzłach. Jak upadam, no to mam ten pierdolony potencjał. Dokładnie śniadanie do łóżka, śniadanie do łóżka. Przychodzę, a tam już kurwa mokra poduszka. Dokładnie tak i teraz kurwa chlałnie. Ja przychodzę, a ty zawsze czekasz na mnie. I dobra, patrz, jadę tutaj ziomek. Jak tu padam zawsze na tym szmatą, zamykam mordę. Co wy myślicie, że jest potrzebny na scenie Olsen? Będzie go bolała dupa, potrzebny Olfen. Kurwa ziomek. I pana na bit, wychodzę, jestem dobrze przygotowany. I to jest proste, jadę na tych scenach. Tam jeszcze na Facebooku, gdy przejechałeś, jak do ciebie nie dociera. Kurwa, to jadę w parę, co to jest grane. Kurwa, wyjebane. I panie tam, nie zdolisz, dobra, ja mam tego radę. Że na to stoi, kurwa, ziomeczki zrobiłem. Zmiana bitu, DJ Kreitu. Raz po 30. Raz po 30. Yo. A ty miałeś taki Facebook ziomko. Jak ktoś ci wolne przypierdzieli książką i weź to obczaj. Dobę sobie wpadam i ziomek tak to składam. I wchodzę tutaj do Galabega, jest tu. Okej, okay, wpadam ziomek manifestu, tu więcej. Wchodzę sobie nieźle. Mówisz, że jestem clownem, to jest dobra rozkmina. Jesteś takim fejkiem jak clown z Koszalina. I weź to obczaj. Dobra ziombę, dobra sobie wpadam. I weź to lepiej zamknij. Dokładnie tak, weź to obczaj. Dobra ziomek, to jest tylko opcja. Dokładnie tak, jest spoko ziomek. Po tej walce każdy z nich głosuje cię ze znajomych. Hit, ostatnie wejście. Wyjaśniaj. Przypierdzieli książką, jadę w rapach szmatki. Przypierdzieli, bo mama patrzy. No i powiem, że kurwa przypierdolisz. Ja tu padam zawsze, tu wbijam do przyziomik. Ale teraz jadę tutaj mówić, że jestem fejkiem. Ja tu padam, a ty kurwa, może jesteś fejkiem. Jesteś uwolnikiem, jadę na membranach. Kupię cię jebano szmata za dolara. Dokładnie tak, sprawdzaj, jadę tutaj, to jest proste. Ja tu padam, jestem dobry, freestyle, on tak i ty jesteś tu fejkiem. Jesteś fejkiem, ja tu padam zawsze, to ty tu lecę. Skończyliśmy tą walkę, ale jeszcze pozostaje werdykt. Ludzie i ludziska, czy w tej walce lepszy był Olsen? Czy lepszy był Kat? Publika jest za Katem, zapraszam was do jury, a jury podejmuje decyzję. 3, 4, Kat wygrywa.
kurwa tą walkę.